Dzień dobry. Słowo Boże na dzisiejszy dzień, na 26 maja, jest zapisane w psalmie 14, 2 wierszu oraz w liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale, 2 wierszu. Brzmi następująco. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Moi drodzy, chciałbym skupić się przede wszystkim na tym fragmencie z psalmu 14. Czy jest kto rozumny, który szuka Boga? Ludzie na różne sposoby szukają Pana Boga. Kiedyś podobno Jurij Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie, miał powiedzieć, że był w kosmosie i skoro wszyscy mówią, że Pan Bóg jest w niebie, to on będąc w tym niebie Boga nie znalazł. Nie wiadomo, czy to sowiecka propaganda, czy on sam te słowa wypowiedział, czy zostały stworzone na potrzeby chwili, czy dla obrony pewnej tezy. Niemniej jest pewne, że ludzkość na różne sposoby szuka sakrum, szuka Pana Boga. I do tego poszukiwania wykorzystuje różnych narzędzi. Ja mam tutaj dzisiaj ze sobą takie narzędzia. Jedno to jest lornetka, proszę bardzo. Można szukać bardzo daleko, wykorzystywać różne urządzenia po to, żeby widzieć lepiej, widzieć wyraźniej, szukać daleko. Są też takie urządzenia jak szkło powiększające i tutaj można zobaczyć mnie do góry nogami. Te urządzenia też pozwalają widzieć dokładniej, widzieć ostrzej, widzieć w powiększeniu to, co jest małe. I oczywiście ludzie dostępnymi sobie metodami i sposobami próbują także za pomocą tych narzędzi szukać Pana Boga i Go poznawać. Świat nauki też usiłuje. Jest taki słynny autor brytyjski Richard Dawkins, który jest przyrodnikiem i na podstawie swoich przyrodniczych obserwacji, wykorzystując aparat naukowy dla niego dostępny, badawczy, laboratoryjny, stwierdził, że Boga nie ma, że on Boga nie znalazł i w oparciu o te swoje obserwacje i też taką bardzo pobieżną analizę Pisma Świętego napisał książkę pod tytułem Bóg urojony, broniąc tezy, że Pana Boga prawie na pewno nie ma. Prawie na pewno. Ale pytanie, czy wykorzystał właściwe narzędzia, czy szkiełko mędrca, czy lornetka, mikroskop, cały aparat naukowy, typowy dla nauk ścisłych, jest właściwym narzędziem do tego, żeby szukać Pana Boga? Oto jest pytanie. Otóż mi się wydaje, że nie. Bo to jest troszeczkę tak, jakby na przykład dentysta miał wykonywać swoje zabiegi za pomocą jakiegoś młotka, jakiejś dużej wiertarki z wiertłami do betonu albo do stali. I od razu byśmy podnieśli krzyk, gdyby z takimi narzędziami dentysta się do nas zbliżył i chciał wykonać jakikolwiek zabieg, jakąkolwiek czynność, bo powiedzielibyśmy, proszę Pana, to nie są właściwe narzędzia. I tak samo, żeby szukać i poznawać Pana Boga, to, co mam ze sobą, to nie są właściwe narzędzia. Tak samo, żeby badać świat przyrody, świat fizyki, chemii, biologii, nie wystarcza na przykład narzędzie, jakim dla chrześcijan może być Pismo Święte. To jest za mało. To są zupełnie odrębne od siebie dziedziny. A skoro Pismo Święte już tutaj przywołałem, to mam je także za sobą. Mamy szukać Pana Boga. Mamy Go poznawać. Pan Bóg patrzy z góry na tych, którzy Go poszukują. I jak dopisuje jeszcze apostoł Paweł w liście do Rzymian, mamy się nie upodabniać do tego świata, ale odnowić swoje umysły, byśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I żeby szukać Boga i Go znajdować, i żeby przemieniać umysły, i żeby rozróżniać, co jest miłe Bogu, co jest dobre i co jest doskonałe, nie potrzebujemy wielkiego aparatu związanego na przykład z narzędziami. Nie potrzebujemy wielkich poszukiwań. Czasami szukamy tego Pana Boga bardzo, bardzo daleko. On jest niepozornie, niezwykle blisko. Właśnie obecny w Piśmie Świętym. I to teraz nie oznacza, że jak otworzymy to Pismo i zaczniemy czytać, że
Pan Bóg jak dżin z lampy Aladyna nam tutaj wyfrunie i się objawi. To tak nie działa. Pan Bóg działa na bardzo, bardzo proste sposoby. Pierwszy, najważniejszy i podstawowy sposób, w jaki Pan Bóg działa, to jest Pismo Święte. Dał je pierwsze swojemu ludowi, narodowi wybranemu, Żydom, w postaci 66 ksiąg, później nazwanych Starym Testamentem. Chrześcijanie mają kolejnych 27 ksiąg, czyli Nowy Testament. I z tych ksiąg najważniejsze są pierwsze cztery Ewangelie, które opowiadają o życiu i działalności Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. I to właśnie przede wszystkim w Ewangeliach, ale też oczywiście w całej Biblii, Pan Bóg do nas przemawia i patrzy z góry, gdy Go możemy szukać, gdy możemy Go poznawać, gdy to poznanie Pana Boga prowadzi do przemiany naszego umysłu i do czynienia tego, co Bogu miłe, co mądre, co rozsądne, jak pisze apostoł Paweł. Dlatego zachęcam serdecznie do lektury Pisma, czy fragmentów, które są zapisane w książeczce z Biblią na co dzień, czy codziennie jednego rozdziału albo innego fragmentu, chociażby Ewangelii, po to, by Pan Bóg przez nią mógł do nas przemawiać, byśmy mogli Pana Boga zrozumieć, by ta Biblia, która jest przed nami, nie była tylko i wyłącznie meblem na ołtarzu w kościele, przedmiotem zalegającym na półce w naszym domu, ale by była otwierana, systematycznie studiowana i wtedy Pana Boga będziemy szukać, ale też będziemy Go odnajdywać. Najlepiej mając taki czas w ciągu dnia, w ciągu doby, gdzie po to Słowo możemy sięgnąć. I nie musimy wykorzystywać lornetki, nie musimy wykorzystywać szkła powiększającego. Pana Boga można znaleźć w Piśmie, w ten sposób Go poznać, w ten sposób On się objawia i w ten sposób możemy przez Niego zostać przemienieni, poprzez lekturę, poprzez refleksję nad tym, co przeczytaliśmy o Jezusie Chrystusie, o tym, że przyszedł na świat, aby zbawić każdego grzesznika. Zatem dzisiaj w Dzień Matki zachęcam gorąco do tego, by czytać Biblię, by czytać ją każdego dnia, by w ten sposób szukać i odnajdywać Pana Boga za pomocą prostego narzędzia, jakim jest Pismo. A wszystkim mamom z okazji dzisiejszego dnia życzę dużo Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia i radości z Waszych dzieci. Zostańcie z Bogiem.